Biały miś dla dziewczyny. Tak według Tymona oraz zespołu Transistors, miś może być dla dziewczyny, ale miś może być też dla dziecka, miś może być dla wielu dzieci, ale też miś może być dla dziecka, które tak naprawdę nie dorosło, a mimo tego jest dorosłe. I generalnie miś jest takim tworem kulturalno-cywilizacyjnym, który często pasuje do wielu rzeczy, ale co jeżeli postaramy się tego misia zdefiniować w nieco inny sposób? Co jeżeli postaramy się misia przypisać nie dziecku, nie dzieciom, ale dużo większej grupie osób, przykładowo narodowi, jak to starał się przedstawić Bareja. I tak, by wytłumaczyć, po co ten owy miś narodowi jest potrzebny, wpierw trzeba zdefiniować samego misia. Czym ten miś jest, co on oznacza, jaka jest jego rola. I właśnie przy tej roli się zatrzymajmy, bo jednak rola będzie stanowiła klucz do samej identyfikacji misia. Bo co ten miś ma za zadanie zrobić? Po co ten miś jest? Tak naprawdę ciężko to wytłumaczyć, ponieważ sam miś nie pełni żadnej ważniejszej roli. Nie jest to typowy MacGuffin, ponieważ nie pełni on żadnej głównej funkcji w fabule i nie prowadzi do jej rozwinięcia oraz zakończenia. Miś ten jest nieco bardziej symboliczny. Mimo że na nim film się zaczyna i na misiu film się kończy, to miś ten ma nieco bardziej skomplikowane znaczenie, bo patrząc na niego z nieco innej perspektywy, zobaczymy, że miś tak naprawdę oznacza wiele różnych rzeczy, a główną rzeczą jest prawdopodobnie system oraz sam kraj, w którym postacie filmu żyją, czyli tak naprawdę PRL. A po czym możemy wnioskować samą identyfikację misia z PRL-em? A wnioskować możemy to poprzez sam początek i to, w jaki miś się zaczyna. Na samym początku, poza olbrzymią statuą misia stworzoną ze słomy oraz sklejki, mamy też mniejsze misie, które w taki lub inny sposób są wypełniane pewnym trunkiem z niewiadomego celu. Jednak to wydarzenie jest tylko preludium do dalszego wyjaśnienia, które jest nam przedstawione w dalszej części filmu. I tak w pewnym momencie Stanisław Tym wyjaśnia kwestię egzystencji misia. Co owy miś ma zrobić i co owy miś swoją postacią ma uczynić. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije. A jego funkcją, jakby nie inaczej, jest pokaz. Pokaz siły, pokaz nie wiadomo czego, bo poprzez samego misia staramy się przedstawić coś, co tak naprawdę nie istnieje. Coś, co zostało wykreowane, ale coś, co nie ma racji bytu, ponieważ prawa, które rządzą na tym świecie, nie pozwalają takiemu bytowi istnieć, nie pozwalają takiemu bytowi funkcjonować. I w dość prosty, acz inteligentny sposób Bareja stara się przedstawić definicję systemu, w którym Polska w tamtym momencie się znajdowała. Systemu, który mimo wielu zalet dla niektórych osób był czymś, co nie miało racji bytu i nie miało racji funkcjonować, ponieważ natura ludzka przeczyła jego prawom. A gdyby tak każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz. Polaków! To co mam zrobić? 60 za każdy brakujący, a wykształcenie macie jakieś? Wyższe. A przepraszam, to po 75. Lecz pełne zdefiniowanie misia nie jest celem tego filmu, a jego rola i to, do kogo jest skierowany. A skierowany on jest do owego narodu. I dlaczego owy miś do owego narodu skierowany został? I w tym momencie wchodzi bardzo ważny termin, który bardzo często nie jest brany pod uwagę, a szkoda, bo pełni bardzo ważną funkcję. A tym terminem jest oczywiście kontekst. Kontekst historyczny, kontekst polityczno-społeczny, to w czym ten miś się znajduje i to, w jakim momencie miś ten trafia na ekrany polskich, perelowskich kin. A moment to szczególny, ponieważ w tym okresie mieliśmy do czynienia z tak zwaną reaktywacją opozycji i to z lewej oraz z prawej oraz z centralnej strony, która miała zadanie kontrować i być głównym oponentem ówczesnej władzy, która z natury opozycji nie szanowała i nie respektowała. Ale reaktywacja to jednak połowa lat 70., okres, kiedy odbudowywały się, można by to powiedzieć, nieistniejące ówcześnie fundamenty
i czas, kiedy powstawały różnego rodzaju formacje. A początek lat 80., czyli okres, kiedy sam Miś miał szansę być ujrzany w kinach, to jednak nieco inny czas. To czas tak zwanego karnawału, karnawału Solidarności, który polegał na dość mocnym kontrowaniu i ukształtowaniu pewnego frontu polityczno-społecznego, który miał na celu już w dość doraźny sposób zmienić ówczesną rzeczywistość. I o ile dalsze wydarzenia są już znane powszechnie, wielu ludzi ogarnia rozpacz, to sam film i to, w jaki sposób wzmocnił ówczesny front polityczno-społeczny, był znaczny i zauważalny, ponieważ Barea jak Barea był znany z pewnego rodzaju krytyki, lecz znaleźliwszy się w takim momencie i w takim kontekście historycznym, film oraz wydarzenia przedstawione oraz relacje wielu bohaterów z innymi bohaterami mają tutaj olbrzymie znaczenie i wywierają jeszcze większą presję na ówczesną władzę, która wiadomo jak postąpiła z ówczesną opozycją. Przez to Miś udowadnia, że poza byciem zwykłą komedią obyczajową, która w mniejszym lub większym stopniu krytykuje ówczesne realia, może być rzeczywistym przełożeniem na ówczesną opozycję i to, w jaki sposób krytykuje ona ówczesne władze. I podobnie jak to było z regułami gry Jeana Renoira, które ukazywało nam widmo nadchodzącej wojny, tak samo Miś nie pozostał zwykłym filmem, który odejdzie w niepamięć, tylko stał się filmem w pewnym sensie symbolicznym, czymś, co stanowi w pewnym sensie o istnieniu tamtego okresu oraz funkcjonowaniu różnych ruchów politycznych, ale też konstruuje samą symbolikę i powoduje, że taki okres zapadł w pamięć wielu ludziom i stanowi też dość barwną, acz nie do końca wyjaśnioną anomalię historyczną.